słyszę! Jesteśmy gotowi! Przez całą naszą kadencję promujemy Góry Sowie jako najpiękniejsze góry w Polsce, w Europie, nawet na świecie. Dzisiaj przenieśliśmy je na Aleję Bajkowych Gwiazd. Chcemy zachęcić najmłodszych mieszkańców do odwiedzania Gór Sowich. Mamy nadzieję, że takie akcje promocyjne Gór Sowich właśnie tu w mieście pozwolą pójść do prawdziwych Gór Sowich i je podziwiać i odwiedzać. Staramy się to miejsce wypełnić różnymi wydarzeniami, zarówno dla tych młodszych, jak i starszych i trochę starszych. Ostatnio była parada dla wszystkich NGO-sów, jeszcze wcześniej spotkanie dla seniorów, a dzisiaj mamy dla najmłodszych, dla maluchów biegi. Biegi trochę przełajowe. Organizujemy w naszym mieście wiele wyścigów dla dorosłych. Tym razem pomyśleliśmy o tym, żeby zaprosić najmłodszych. Jest tutaj niecała setka osób właśnie w wieku kilku, kilkunastu lat i świetnie się przy tym bawią. Mam nadzieję, że to wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń właśnie naszego miasta, ale również Alei Bajkowych. Dzisiaj otrzymali najmniejsi mieszkańcy Dzierżoniowa specjalne mapy. Na alei ukryliśmy 7 punktów z Gór Sowich, takie jak Wielka Sowa, Przełęcz Jugowska, Trzybuki, Kozie Siodło. Dzieci szukają na alei te punkty, zdobywają pieczątki, a jak zdobędą wszystkie pieczątki, przybiegają na metę i otrzymują taki pamiątkowy medal. Cieszymy się, że ta pogoda wrzesień, końcówka września, w zasadzie październik już zaczynamy, ale jest piękna pogoda, słoneczna, mnóstwo ludzi, rodziców z małymi dziećmi, ale również dziadkowie. Także tak, frekwencja dopisała, jest tutaj sporo osób, widzę, że bawią się naprawdę dobrze. Ta radość dzieci, jak ją widzimy, to też przejmujemy ją od nich. Robimy takie imprezy, radość dzieci, szczególnie w tym miejscu na Alei Bajkowych Gwiazd, która jest wyjątkowa. Tutaj wiem, że przyjeżdżają dzieci nie tylko z Dzierżoniowa, z całej okolicy. Darzą nas tymi uśmiechami, my je przyjmujemy i dzięki temu mamy fajny, ciekawy dzień. Jest bardzo fajnie, jak się biega, jak są bardzo fajne rzeczy, występują, albo i jeszcze bardzo fajne są rzeczy i można występować w wszystkich rzeczach. Przebiegłaś cały dystans? Tak. Zebrałaś wszystkie pieczątki? Tak. A medal też otrzymałaś? Tak. To był fantastyczny pomysł, kiedy kilka lat temu powstało to miejsce, bo to jest właśnie takie miejsce w środku osiedli, które ściąga tutaj dużo osób, ale oczywiście samo miejsce to nie tylko. Właśnie ważne, że takie wydarzenia tutaj organizowane są przez miasto, ale również przez stowarzyszenia. Każdy tutaj tak naprawdę może zaproponować jakąś aktywność dla naszych mieszkańców. Mam tu taki sentyment, bo jak byłem wiceburmistrzem, zaczęliśmy budować i wiele rzeczy, które są tu zbudowane, są z mojego pomysłu. Odwiedzam, chodzę, oglądam i cieszę się, że dzieci spędzają tutaj fantastycznie czas. Dzisiaj organizujemy wspólnie to wydarzenie razem z powiatem, bo wiele wydarzeń organizujemy wspólnie, bo tylko wtedy, kiedy łączymy siły, wychodzi naprawdę coś dobrego. Już myślimy o kolejnej edycji Mini Sowi Tour. Myślę, że zrobimy ją w Bielawie, poszukamy ciekawego miejsca, może w parku i tam zaprosimy dzieci z Bielawy, aby też wzięły w tym udział.